Rozgrywki piłkarskie na żywo, tylko na SW Sport TV. Na mocnym boisku Aquazdroju w Wałbrzychu odbyło się zaległe spotkanie 7. kolejki Ligi Okręgowej Grupy Wałbrzyskiej pomiędzy Górnikiem Nowe Miasto Wałbrzych a Polonią Bystrzyca Kłodzka. Mecz rozegrano przy sztucznym oświetleniu i trzeba przyznać, że same zawody okazały się wyjątkowo ciekawym spotkaniem. Oglądamy fragmenty drugiej części spotkania. Do przerwy gospodarze prowadzili 1-0. Druga część meczu przyniosła kilka zwrotów wydarzeń w trakcie tego spotkania. Gospodarze stwarzali sobie sytuacje, po których powinni podwyższyć rezultat. Stosunkowo zbyt łatwo jednak nie potrafili wykorzystywać tychże okazji. Tutaj jednak jest bramka, drugi gol w tym spotkaniu zdobyty przez zespół prowadzony przez trenera Sebastiana Racinieckiego. Ładne uderzenie z dystansu Oliwiera Łabiaka. Ale jak przystało na ambitny zespół z Bystrzycy Kłodzkiej, ten starał się robić wszystko, by niwelować tę stratę do rywala. No i tutaj mamy sytuację, po której goście zdobywają bramkę kontaktową. Piękny strzał z rzutu wolnego dał tej drużynie nadzieję na to, że można tu w Wałbrzychu osiągnąć zdecydowanie lepszy rezultat. Kilka groźnych okazji, ale później do głosu ponownie doszli Wałbrzyszanie. I tak kolejna wrzutka w pole karne, strzał obok, tutaj jednak pozycja spalona. Raz jeszcze w polu karnym gospodarze starają się zainicjować sytuację, po której mogą stworzyć zagrożenie, no ale tym razem nie udało się tu oddać strzału na bramkę. Rzut rożny, dośrodkowanie na 11 metr, uderzenie obok bramki. I jeszcze jedna akcja, która nie daje jednak rozstrzygnięcia. Ponownie rzut rożny w wykonaniu Polonii. Bramkarz Górnika Nowe Miasto łapie piłkę. Tu raz jeszcze zespół z Wałbrzycha. Bardzo ciekawa akcja, jednak zanim zobaczyliśmy jej zakończenie, trzeba było ponownie zbudować ją, zaczynając od środkowej strefy boiska. Sprytnie prowadzona piłka, już zagranie na skrzydło, ale raz jeszcze chorągiewka sędziego w górze. I kolejny raz gospodarze. Górnik Nowe Miasto nie rezygnował z tego, by podwyższyć ten rezultat, nadziewając się co rusz na kontry swojego rywala. Tym razem jednak w polu karnym trochę dłużej udaje się utrzymać piłkę. Nie ma jednak możliwości na oddanie strzału. Tutaj raz jeszcze świetnie w obronie piłkarze Polonii. No i kolejna akcja zatrzymana przez gości. Oliwier Łabiak, dośrodkowanie w pole karne. Kolejny raz świetnie w obronie defensywa. Jesteśmy już pod bramką wałbrzyskiej drużyny. Polonia Bystrzyca Kłodzka stara się tutaj zdobyć gola wyrównującego. Dość ciekawie rozegrana akcja, ale piłka jednak mimo wszystko ląduje nad bramką. Tu mamy przewinienie, rzut wolny, żółta kartka, no i próba dośrodkowania w pole karne. Ponownie dobrze bramkarz reaguje na to, co dzieje się na jego przedpolu. Ta wrzutka już niewiele tutaj pomogła. Kolejna akcja gospodarzy. Górnik Nowe Miasto nie rezygnował z podwyższenia rezultatu. Zagrana piłka w środek pola karnego. Tutaj dobrze w obronie radzą sobie gospodarze, jednak nie rezygnują. Blisko bramki. Ta jednak do wciąż wpaść nie chce. No i kolejna próba wałbrzyskiej drużyny. Dobrze to wszystko się rozwija. Zagrana piłka na drugą stronę. Stamtąd strzał obok bramki. Doskonała interwencja bramkarza. Łabiak z narożnika. Świetnie bramkarz. Ponownie ratuje zespół z Bystrzycy Kłodzkiej. Ale ta piłka wciąż zgrywana w pole karne. I ponownie obrońcy wyjaśniają całą sytuację. Wałbrzyszanie nie rezygnowali, starali się robić wszystko, by w tym meczu mieć
całość gry pod kontrolą. Różnie to wyglądało w trakcie rywalizacji. Teraz wreszcie kolejna zgrana piłka w pole karne. Raz jeszcze nic z tego nie wyszło i ponownie indywidualna akcja. Świetnie to wszystko się zaczyna. Łabiak w pole karne, ale też trudno to będzie zakończyć strzałem. Choć wyglądało to bardzo groźnie. No i mamy rzut z autu, wysokość pola karnego, piłka już do Oliwiera Łabiaka, ten utrzymuje się przy niej, tuż przy linii bocznej. Kolejny rzut rożny i raz jeszcze zagranie na 11 metr, tym razem bardzo dobrze mierzona piłka, trzeci gol dla wałbrzyskiej drużyny. Tu już jest doliczony czas gry, a więc długo, długo czekaliśmy na potwierdzenie nominacji Górnika Nowe Miasto. A to czwarte trafienie. Oliver Łabiak dziś man of the match. A Górnik Nowe Miasto pokonuje Polonię Bystrzycę Kłodzką 4-1. Rozgrywki piłkarskie na żywo tylko na SW Sport TV. Program oglądają Państwo dzięki firmie Meble AD Drahan. Firma zapewnia kompleksowe wyposażenie domów, mieszkań, biur, realizacja projektu, produkcja oraz montaż. Partnerem programu jest antykwariat Pan Paser. Tylko tu znajdziesz przedmioty z duszą. Partnerem programu jest Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Szczawnie-Zdroju. Sport i rekreacja w uzdrowiskowym klimacie. Partnerem programu jest drukarnia wielkoformatowa City Druk. Drukarnia zapewnia błyskawiczny druk cyfrowy oraz wielkoformatowy. Partnerem programu jest najbardziej prestiżowa uczelnia w regionie, Akademia Nauk Stosowanych Anglusa Silesiusa w Wałbrzychu. Program oglądają Państwo dzięki Broda T-shirt. Najlepsza jakość na druku w regionie. Kompleksowa obsługa klienta od projektu aż po efekt finalny. Partnerem programu jest Dolnośląski Związek Piłki Nożnej. Organizator rozgrywek piłkarskich w regionie. Program oglądają Państwo dzięki Miejskiemu Zakładowi Usług Komunalnych w Wałbrzychu. Zostań kierowcą autobusów wodorowych. Praca i mieszkanie czekają na Ciebie. Sponsorem programu jest Multisklep Multirabat. Armii Krajowej 26, Stary Zdrój w Wałbrzychu. Serdecznie zapraszamy. Akademia Sportowa Wałbrzych. Zadbamy o Wasze eventy, kursy i szkolenia. Regional Info. Zapraszamy na najważniejsze informacje z regionu. Sportowy Wałbrzych, SW Sport TV oferuje Państwu transmisję na żywo z wydarzeń sportowych. Serdecznie zapraszamy do kontaktu. Wydawcą programu jest J&P PR Media and Marketing, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.